Witam Was serdecznie, kochani, w drugiej części. Co powinieneś wiedzieć, co powinnaś wiedzieć, zanim zdecydujesz się na dziecko, zanim zajdziesz w ciążę. I tak jak już wcześniej powiedziałam, to nie jest odcinek, który ma na celu zniechęcić Cię do rodzicielstwa. Chcę po prostu, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że te momenty, które przyjdą w Twoim życiu, które się pojawią, są normalne. Że nie jesteś w tym sam, że nie jesteś w tym sama, to ma na celu ten filmik. Tak jak mówiłam Wam już o zmianach w relacjach z Twoim partnerem, z Twoją partnerką, tak też chciałam troszeczkę ten podpunkt rozwinąć. Postaram się, naprawdę postaram się mówić szybko. Mamy kiepską pogodę, jest deszcz. Szaro, buro i ponuro, jak to się mówi. Ja nie mogę tutaj sobie jakoś tego oświetlić, ponieważ będę miała jakieś plamy na twarzy. Chcę, żebyście mniej więcej mieli dobrą jakość tego filmu. Nie wiem, jak to wyjdzie. W każdym razie, najważniejsza jest tutaj treść, którą chcę Wam przekazać. A obraz to jest już kwestia drugorzędna. Przejdźmy do konkretów. Tak naprawdę nowy członek rodziny niszczy Wasze stare schematy. Musi powstać nowa hierarchia w Waszej rodzinie. Nawet jeżeli tutaj mówimy o rodzinie trzyosobowej, to tak, tutaj też ta hierarchia ma znaczenie. Musi się zbudować na nowo. Nie przesadzam, autentycznie, jeżeli mówimy o takich subtelnych kwestiach, to jest ona, panuje i jest ona potrzebna. I to jest bardzo istotne, żeby rodzice nauczyli się wspólnie wychowywać dziecko. Razem, nie osobno, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. Inaczej się to skończy tylko na takiej szarpaninie między jedną a drugą stroną, a dziecko będzie biedne pomiędzy. Musicie się wspólnie nauczyć wychowywać Wasze dziecko, ustalić zasady, jakimi będziecie się kierować. Czy to ma być metoda nagród, kar, czy bezstresowe wychowanie. Wiecie, to wszystko musicie ustalić. I też na początku pewnie nie wiecie w ogóle, o czym mówię. Wszystko przyjdzie z czasem. Zaczniecie się dowiadywać. Życie Was zmusi do dokonania wyboru. Nie da się tego uniknąć. Nawet jeżeli zdecydujesz się nic nie robić, to też jest jakaś decyzja. Jeżeli nie chcesz jakoś ingerować w rozwój swojego dziecka, to też jest jakaś decyzja. I to dobrze byłoby ustalić wspólnie ze swoim partnerem, ze swoją partnerką. I słuchajcie, mówiąc tutaj o sposobie wychowania, o sposobie komunikacji, to wszystko powstaje na nowo. Musicie się na nowo tak naprawdę dotrzeć między sobą. Mówię tutaj o Tobie i o Twoim partnerze, Twojej partnerce. I w tym procesie, bo to jest proces, wymaga to czasu, to się nie dzieje na kliknięcie i już raz, dwa wszystko jest ustalone. W tym procesie dojdzie do wielu kłótni, do wielu sprzeczek, nawet o najdrobniejsze rzeczy. Naprawdę, drobnostki mogą wywołać lawinę braku porozumień. No to tak jest. Nie urodził się taki, co przeszedł przez to bez szwanku, tak Wam powiem. Ale to jest jak najbardziej normalne i Wasz związek, Wasza nowo powstała rodzina tego potrzebuje. Weź to pod uwagę, że jak przejdziesz przez to, później będzie lżej, spokojniej, jakby się mogło wydawać. To jest tylko etap w Waszym życiu. I on nie będzie trwał wiecznie. Musisz też o tym pamiętać. Jeżeli będzie Ci bardzo ciężko i będziesz miała wrażenie, że Wasz związek chyba zaraz się rozwali, że to zaraz wszystko runie, poczekaj jeszcze chwilę. Poczekaj jeszcze chwilę. Wstrzymaj się. To naprawdę wymaga czasu, cierpliwości, wiary w to, że to, co jest, jest dobre. Że to, co jest, jest Ci potrzebne. Tobie, jemu, jej, Waszemu dziecku, Waszym dzieciom. Kolejnym podpunktem w tym podpunkcie jest to, że bardzo trudno jest okazywać pełni miłości i akceptacji dziecku, a tym samym dbać o swojego partnera, o swoją partnerkę. Naprawdę, to jest sztuka wyważenia. Wymaga to pełnej elastyczności i takiej obserwacji, takiej czułości, też szybkości reakcji przy różnych zdarzeniach, ponieważ nie da się cofnąć czasu i poprawić, albo zareagować inaczej, czy w ogóle zareagować. A tego się cały czas uczymy przy dzieciach, przy dziecku. Także wrócę jeszcze raz do tego zdania. Bardzo trudno jest okazać dziecku pełną akceptację i miłość, równocześnie dbając o swojego partnera, o swoją partnerkę, tak, żeby ta druga strona nie czuła się zaniedbana, lekceważona, a czasem nawet nieszanowana czy niedoceniana. I to jest naprawdę, to jest bardzo trudne. Jedyną radą na to jest to, żeby dużo ze sobą rozmawiać, otwierać Wasze serducho, bo to, co dla Ciebie jest oczywiste, dla drugiej strony może być
niezauważalne. No wiecie, to tak jak ze słowem kocham cię. Daję ci wszystko, dbam o ciebie, szanuję cię, jestem czuła, ale ta druga strona i tak chce mieć tą pewność, chce to usłyszeć, że jest kochana. Trzeba pewne słowa po prostu wypowiedzieć. Szanuję cię, kochanie, za to, co robisz. Naprawdę podziwiam cię za to, że podjąłeś się tego, że dałeś radę. Pójść na przykład z dwójką dzieci sam na mszę. No podziwiam cię za to. Trzeba do siebie mówić o tym. No i dziecko uczy nas tego wszystkiego, co jest naprawdę niezbędne w dobrym związku, w dobrej relacji. Musicie przyznać, rozmowa, szczerość, otwieranie się, mówienie o uczuciach jest podstawą, żeby wasza relacja się rozwijała, budowała, żeby opierała się na zaufaniu, na zrozumieniu, na szacunku. Wiecie, to jest potrzebne. I dziecko was tego uczy. I wszystkie rany, wszystkie nierozwiązane sytuacje wrócą do was ze zdwojoną siłą. Jak je przemilczycie, czy jak będziecie udawać, że nic się nie stało tak naprawdę. Podsumowując ten podpunkt, można powiedzieć, że wraz z dzieckiem dostajecie taki darmowy kurs dbania i budowania waszej relacji. Taki, którego nie można odrzucić. Full pakiet. Muszę też niestety zmienić troszeczkę twoje wyobrażenie o dzieciach. O słodkich dzieciaczkach, które widzimy w filmach, w serialach, które po prostu są gdzieś tam pokazywane w reklamach, o których kobiety rozmawiają między sobą. Muszę cię troszeczkę zawieść i troszeczkę to wyobrażenie urzeczywistnić, jeżeli planujesz być lub już będziesz niedługo przyszłą mamą, jeżeli czytasz też dużo książek o macierzyństwie i spotykasz się na przykład ze swoimi koleżankami, które już mają dzieci na godzinkę, dwie w tygodniu i tak ci się wydaje, że już praktycznie wszystko wiesz o macierzyństwie, już praktycznie wszystko wiesz o dzieciach, to muszę cię zawieść, ponieważ to, co sobie wyobrażasz, nie ma się 80% do rzeczywistości. Słuchajcie, dzieci są różne przy osobach trzecich, w towarzystwie. Inaczej się zachowują w domu, kiedy są w otoczeniu sobie znanym, z rodzicami, którzy są z nimi cały czas. Inaczej się zachowują. A dzieci w filmach, jak to dzieci w filmach, mają po prostu swoje role. Muszą odpowiednio wyglądać i odpowiednio się zachowywać. To nie ma się naprawdę nic do rzeczywistości. A o książkach nie chcę tu już komentować, naprawdę, bo na początku to, co ja przeszłam, to ile ja książek się naczytałam, cudownych, o wspaniałych dzieciaczkach, szyja mnie aż boli, jak o tym pomyślę. Nie słuchajcie tego. Wymarzcie to wszystko. Wymarzcie te wszystkie wyobrażenia o cudownych dzieciaczkach. Wymarzcie to wyobrażenie. Te oczekiwania wasze. Bo nawet jeżeli nie masz oczekiwań, tak mówisz, że nie masz oczekiwań, a masz jakieś wyobrażenie, to niestety już masz te oczekiwania. To jest już po prostu taka mała droga, którą idziesz i doprowadzi cię ona jednak do tej depresji poporodowej. Dużo czynników ma na nią wpływ, nasze ciało, hormony, ale też niestety gwoździem do tej trumny są nasze oczekiwania i wyobrażenia. Dlatego chciałam coś powiedzieć na ten temat. Na pewno wiesz, że dzieci są niecierpliwe. Nie lubią na nic czekać. Chcą mieć wszystko od razu. I jeżeli ty jesteś niecierpliwą osobą, to wyobraź sobie, przez ile lat uczyłaś się w miarę jako takiej cierpliwości, jaką teraz masz, a jak to się ma do dziecka, które się niedawno urodziło, które sobie dopiero tą cierpliwość musi wypracować. I ty będziesz tego świadkiem. Ty będziesz temu towarzyszyć. Przygotuj się na to. Tak samo dzieci zazwyczaj nie proszą o nic. Form grzecznościowych ty je uczysz, czy takiej kultury osobistej. Dzieci zachowują się tak, jak czują. Dzieci nie mówią szeptem, nie ważą słów, mówią prosto z mostu, co czują, nie biorą pod uwagę okoliczności, w jakich się znajdują. Mówią głośno i wyraźnie. Tak samo to się tyczy ich emocji. Jeżeli są złe tu i teraz. Koniec, kropka. Nie przemilczą niczego, żeby okazać tę swoją złość czy zniecierpliwienie dopiero w domu. Nie. Zrobią ci awanti, zrobią ci scenę w sklepie, na środku, w galerii handlowej albo w kościele, gdzie jest cisza. I ty będziesz za to odpowiedzialny. Odpowiedzialna. Przecież ty jesteś rodzicem, ty za to odpowiadasz, za to dziecko, za jego zachowanie. Jak pani wychowała to dziecko, co tu się dzieje? Wiecie, no przygotujcie się na to.
Dzieci są szczere do bólu i też są świetnymi manipulatorami. Potrafią świetnie wymuszać i terroryzować wszystkich dookoła. I będą to z tobą robić od początku swoich narodzin, uwierz mi. Też na początku to będzie takie delikatne i subtelne. Nie będziesz tego zauważać, bo jesteś mamą, jesteś tatą, wiecie, te wszystkie hormony, te wszystkie nasze... Wiecie, no, darzymy nasze dzieci wielkimi uczuciami. Dużo rzeczy się im wybacza. Nikt tyle rzeczy nie wybaczy swojemu dziecku, co rodzic. Taka jest prawda. I chcę ci powiedzieć, drogi rodzicu, przyszły rodzicu, że jak nie postawisz granic i nie zaczniesz wychowywać swojego dziecka, wychowywać naprawdę, to dziecko wejdzie ci na głowę i przestawi cały twój świat. Ogólnie i tak to zrobi. Ale może w mniejszym stopniu, umówmy się. Słuchajcie, tak patrzę na godzinę, a jestem jeszcze, no połowa jeszcze przede mną. Dużo mam do powiedzenia, więc chyba umówię się z wami na trzecią część tego filmiku, tego tematu. Także na dzisiaj żegnam się z wami. Mam nadzieję, że przy trzeciej części będzie więcej słońca, może będzie lepsze światło. Jeżeli ci się filmik podobał, zasubskrybuj mnie. Będę bardzo wdzięczna. Chcę, żeby mój kanał się rozwijał, żeby rósł, żeby docierał do większej liczby oglądających. Pa, kochani!